degustacji. Mam tutaj piwo szkockie z Glasgow z browaru Drygate. Drygate Brewing Company. Bardzo śmieszna nazwa. Disco Forklift Truck. Czyli dyskotkowy wózek widłowy. Mango Pale Ale. Z dodatkiem soku z mango. W składzie tu piszą woda, słód jęczmienny, chmiele, mango i drożdże. Tak naprawdę, jeśli chodzi o chmiele, to były trzy różne chmiele użyte. Był Cascade, Azaka i Equanot, chyba tak. No i właśnie Azaka daje najwięcej mango i tropikalnych owoców. No plus sok z mango, oczywiście. 5,1% alkoholu. Nie jest źle. Nie jest źle. Mango Pale Ale to nie jest IPA, to jest Pale Ale. No spróbujmy. Mango Fandango. Tropical Pale Ale, Juicy Fruits, Sweet Malt, Soft Bitter Undertones. I to mówią właśnie. No dobrze. Jak widzicie, piwo jest całkiem jasne. Słomkowe. Takie opalizujące. Nie jest doskonale klarowne. Jest opalizujące. Piana. Jak nalewam, już zrobiła się duża. Zostało trochę suchej piany na szkle. Jak robiłem zdjęcia. Piana nie jest zbyt duża. Ale dosyć przyjemna. W ogóle widać, że nasycenie nie jest jakieś ogromne. Aromat może nie jest zbyt wielki, ale bardzo przyjemny. Czuć mango, cytrusy, ananas. Odrobinę słodowości, ale mango i ananas przeważają. Spróbujmy. Takie ciało średnie, idące do pełnego. Średnie nasycenie, idące do niskiego. I troszkę takiego właśnie szczypania troszeczkę w język, a później wszystko zanika. Robi się prawie płaskie, takie właśnie soczkowe. I wychodzi właśnie ten sok z mango. Ale zaraz za nim jest ananas. Jest ananas, troszkę grejpfruta, tak czerwonego grejpfruta. On jest taki słodszy. Piwo samo w sobie nie jest słodkie, ale do tego dochodzą takie aromaty pomarańczy, mandarynki. Są takie, jakby tak powiedzieć, kwaskowe akcenty, cytryny i lemonki też. Ale właśnie ten ananas i mango przeważają. Co śmieszniejsze, szczerze mówiąc, to ananas troszeczkę się wbija ponad to mango, mimo użycia soku. Piwo jest bardzo takie delikatne. Prawie, że jedwabiste. Może przez to, że to nasycenie nie jest zbyt wielkie. Właśnie takie soczkowe. Nie powiedziałbym, że soczyste, ale soczkowe takie. Goryczka też nie jest zbyt duża. Trochę grejpfrutowej goryczki. Jakieś takie nutki sosnowe się wkładają. Ale cały czas przebija się ten ananas tutaj. Także bardzo się starali o mango, które tam jest oczywiście, ale przebija się ten ananas, cały czas się przebija. No ciekawe, no, szczególnie, że pasuje tutaj, prawda, ale... No, chcieli uzyskać mango, a uzyskali mango ananas.
przyjemne, delikatne, stonowane. Soczyste IPA. Tak, znaczy może nie. Pale Ale. To nie jest IPA, to jest Pale Ale. Bardzo przyjemne, delikatne. Bardzo pijalne. No i gdyby nie ten poziom alkoholu, można by powiedzieć, że sesyjne. Ja ostatnio mam takie właśnie szczęście, że co biorę piwo, to mówię, że jest sesyjne. Bardzo pijalne i... No to głupio wygląda, prawda? Ale rzeczywiście, no to ma takie właśnie właściwości, że można przy nim sobie siedzieć i sobie je pić delikatnie. Także bardzo przyjemne. Można spróbować. Jak już piliście to piwo, to proszę o komentarze, co wy o nim myślicie, bo mnie bardzo smakuje, chociaż jest bardzo delikatne. Mam nadzieję, że film się wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale i wasze zdrowie. Slanji.